Gmina Wałbrzych podpisała umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, w ramach którego to NFZ będzie finansował działania gabinetów stomatologicznych w szkołach. Na funkcjonowanie gabinetów przeznaczonych zostanie około 40 tysięcy złotych miesięcznie. Program opieki stomatologicznej w Obrzyskich szkołach ruszył w styczniu. Gabinety działają na razie w pięciu publicznych szkołach podstawowych. Numer 5 na Podgórzu, numer 15 na Piaskowej Górze, numer 17 na Sobięcinie, numer 20 na Podzamczu i w drugim liceum ogólnokształcącym. Programem zostało objętych około 12 tysięcy dzieci. 15 lutego została podpisana umowa z NFZ na finansowanie gabinetów. To jest e, niesamowicie ważne. Czyli ja przez wiele lat byłem dyrektorem szpitala, nadal uczestniczę w jego życiu aktywnie i wiem, co oznacza podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oznacza wejście do systemu finansowania świadczeń ze środków publicznych według mojej wiedzy w takiej zorganizowanej formie nigdzie nie ma w Polsce jak u nas i my jeszcze w dodatku bardzo szybko uzyskaliśmy kontrakt finansowanie z NFZ-u Podpisana 15 lutego umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia będzie obowiązywała do 30 czerwca. opiewana na kwotę blisko 190 tysięcy złotych, co oznacza, że NFZ miesięcznie przeznaczy na funkcjonowanie gabinetów ponad 40 tysięcy złotych. Kwota pozwoli m.in. na zakup sprzętu i materiałów medycznych oraz opłacenie stomatologa i higienistek. Mamy już zapewnienie 40 prawie 5 złotych miesięcznie na finansowanie badania leczenia dzieci. Bezpłatnego leczenia w naszych szkołach, w gabinetach, które sami stworzyliśmy. To oznacza, że ich utrzymanie nie będzie obciążało miasto, tylko będzie finansowane ze środków budżetu państwa. To jest niesamowicie ważne. To jest bardzo dobry płatnik, bardzo wiarygodny, pewny. Te pieniądze zawsze się znajdą. Program został zaaprobowany przez Agencję Ochrony Technologii Medycznych, która podlega pod Ministerstwo Zdrowia. To zweryfikowanie było. Pozytywne zostało to oceniane jako warte dofinansowania, tak jak się finansuje szpitale przychodnie. To jest absolutnie krytyczny, kluczowy moment. Można było, tak jak pierwotnie zakładaliśmy, stworzyć gabinety i je finansować z naszych miejskich środków. Zawsze ich jest za mało. W tej chwili w obrzuchu działa pięć gabinetów, jednak jak zapewnia prezydent miasta Romanszałome, jeśli będzie taka potrzeba, powstanie ich więcej. Teraz musimy zobaczyć, ile nam potrzeba tych gabinetów. Jeśli potrzeba więcej, Będziemy, stworzymy więcej. To nie jest takie drogie, patrząc na to, jak dzieci mogą z tego skorzystać, a szczególnie w długiej perspektywie pokoleniowej. Gabinety we wszystkich objętych programem szkołach mają ujednolicone zaplecze techniczne, narzędzia, personel i zakres zadań. Głównym zadaniem gabinetu jest przede wszystkim profilaktyka, więc zapobieganie rozwojowi próchnicy u dzieci.